Cześć, nazywam się Wojciech Kuczkowski, jestem fanem wędkarstwa. W głównej mierze łowię metodą trollingową, z tego względu, że łowię na dużych zbiornikach. No i uważam, że trolling to jest ta odpowiednia metoda, aby dobrać się do tych największych szczupaków. W tym roku miałem tą przyjemność przetestowania nowej serii przynęt Savage'a, a mianowicie przynęty o nazwie Trout. Przynęta wyprodukowana w trzech wielkościach. Najmniejsza 12,5 cm. Pośrednia wielkość 17 cm. I moja ulubiona wielkość 20,5 cm. Co mnie zaskoczyło tak naprawdę w tej przynęcie? Na pewno jakość wykonania. Realistyczne odzwierciedlenie pstrąga, mięsisty ogon i nowoczesne rozwiązanie. W części ogonowej fiolka z grzechotką, która zapewniam Was dodatkowo wabi drapieżniki. Nie ma zbyt dużej przynęty na szczupaka. Polskie łowiska są przełowione. Sporo wędkarzy uważa, że stosowanie dużych przynęt nie jest zasadne. Ja wbrew temu zakładam jak największe przynęty, gdyż staram się łowić selektywnie. Praca przynęty lekko lusterkująca na boki i mięsista praca w ogonie. Jak łowię tymi przynętami? Otóż łowię na krótkich wypustach. Wówczas stosuję planery. Odstawiam przynętę od łodzi. Natomiast jeżeli ryba żeruje głębiej, wypuszczam je na odległość od 30 do 60 metrów. Miałem też przyjemność testowania tej przynęty na jesień. Również łowiła, wówczas należy zastosować przed przyponem odpowiednią oliwkę. Ja stosowałem oliwki o gramaturze od 30 do 60 gram. Przynęta w obecnej chwili produkowana w trzech barwach kolorystycznych. Jedna fantazyjna, dwie naturalne. I akurat na moim łowisku w czerwcu najbardziej sprawił się ten kolor. Tak wygląda przynęta po jednodniowym łowieniu, która jak widać zderzyła się zębami kilku przyzwoitych szczupaków. Co ciekawe, po kilku braniach przynęta jest pocięta, ale da się nią spokojnie dalej łowić. Guma bardzo wytrzymała, nie jest to materiał, który no, rozsypuje się przysłowiowo mówiąc w rękach. A co ciekawe, firma Savage oferuje jeszcze specjalny klej, którym można te gumy spokojnie regenerować. Ten kolor polecam, jest to mój ulubiony kolor na szczupaki. Przynęta ta w tym roku dała mi rybę o pokaźnym rozmiarze 115 cm. Złowiłem ją w podobnej pogodzie, może trochę więcej wiało, wypust 40 metrów, tak jak wspomniałem, jest to mój taki
najbardziej standardowy wypłus. Co jest jeszcze ciekawe w tej przynęcie? Przynęta łowi przez praktycznie cały rok. Łowi ryby od 60 do tych największych. Dajcie szansę swoim rybom we swoim łowisku, aby one je posmakowały i wypróbowały, bo naprawdę warto.